No dobra, słuchajcie. Radyjko gra. Tu już końcóweczka mocy wstawiona. 19. Sibiradia 1969, czyli od prezydenta. Przed wzmacniacz driver to jest 2219 2N i BF, nie? No i dobra, do tego będzie taki malutki mikrofonik od tego jazu, też od was zdobycznego. Przerobimy sobie tutaj wtyczkę. Mikrofon ma być elektratowy do niego, także ten mi przypasi elegancko. No a co niektórzy? A co niektórzy się pytali, po co mi to, nie? No to sobie posłuchajmy dzisiaj, co tu na nim słychać, nie? A naprawdę głośno można to zrobić. Dobrze. Dzisiaj sobie posłuchamy, bo już odbiornik zatrybił. A zresztą jeszcze pokażę, jak tutaj to wszystko wyszło. Pod tym są te filtry, ona 8 MHz, przerobiłem pośrednio 8 MHz kwarc BFO, tutaj dostrojenie BFO, BIFO, czyli tej drugiej. Idzie to bardzo ładnie, fajnie, pośrednio. Pozdrawiam Cię Kuba, ja mam kenura też, w tej chwili 850, taki kenur, trochę więcej mocy jak tam u Ciebie jest. Antena pionowa Delta Loop na 80, wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was, tam bye. No to dobra, to sobie przelećmy, zobaczmy, co tutaj dzisiaj się dzieje na paśmie. To już w tą stronę, to już raczej... Ruski zegar. Bez ustanku już ponad 50 czy tam 70 lat. Nawet nie wiem, ile on tam dokładnie chodzi. Krótkofalowcy na pewno będą wiedzieć, o co chodzi. No stop, tak nadaje. Bez przerwy. Podaję, że chyba raz to było wyłączenie. No. Krótką wypowiedź słowną. Wenn mit 750 Watt an Depotspanner 35 Meter dann ist es więc da się wstroić. Czy mogę to zmienić, słuchajcie, na jeszcze płynniej, nie? Co 10 Hz, także idealnie praktycznie płynnie synteza pracuje. Dobra, idziemy dalej, bo to jakieś Niemcy. Jakie QRM-y. Na plus 3 dychy. No i koniec naszego pasma, ale słuchajcie, to radyjko odbiera dalej. Do 5 MHz pięknie odbiera. Możemy sobie przycisnąć i przytrzymując zrobimy sobie fast mode, nie? Czyli przechodzimy na kolejne 3 cyfry. Czekajcie, bo to światło świeci niepotrzebnie. Zobaczcie, 5. Może jeszcze uda się coś nam odebrać na piątce. Cisza jak w FM-ie. 4929 coś jest. No co, jakieś pakiety, prawdopodobnie meteorologiczne. Dobra, idziemy do naszej częstotliwości. Jeszcze raz przejdziemy na fast mode. Szybciej będzie. A na 4 coś było. 400. Slow mode. Też gadają, słuchajcie, na 4 z kawałkiem.
zobaczcie, jak filtr zacznie działać. O 3800 zaczyna wpuszczać 100% filtr, nie? On ma takie strome zbocze. Filtr na wejściu chodzi, nie o filtry SSB, tylko filtr na wejściu. I zobaczcie, tam było bardzo cicho, nie? A teraz zobaczcie, jak się zbliży do 3800. Zaraz się włączę. Dobra, może szybciej będzie aktywne. O, 4. I patrzcie, wchodzimy już w ban. 3800 to już jest. I od razu mamy full signal, czułeś, nie? Dobra, przełączmy się. Patrzcie, co robi ekran. Tu mam ekran, nie? Słyszycie, jaki szum się pojawił? Jak tylko ekran przyłożę od spodu chociaż... Ojej, rozłączyłem krokodylka, moment. Jak tylko ekran od spodu przyłożę, jest całkiem inaczej. Patrzcie. Widzicie? Jak odsunę, jak postawię go na ekran, na metalową blachę, jest całkiem inaczej. Włączyłem z tym szumem prawie 2 godziny. Nie wiedziałem, o co tu kamen, a tu chodzi o to, że ten sygnał idzie przez te wszystkie przekaźniki i te przekaźniki muszą być ekranowane. O, przeleciałem, co, pasmo. No, dzisiaj mamy słabą propagację, a ja jeszcze nie wymieniłem kabla po zimie do anteny, ale już niedługo zmienię, to wtedy dopiero będzie bajka. Po ziemię ręką jeszcze. Jeszcze lepiej jest brak szumu tego, nie? Idziemy dalej, tutaj sobie tam ktoś gadał. Ale pustka dzisiaj. No cóż, trzeba będzie. Trzeba będzie zmienić ten kabel do tej anteny. Tak mają. Jeden odstrojony od drugiego, aby się słyszeli. Słuchajcie, ten jest tu. Na tej częstotliwości. A ten drugi jest 100 Hz niżej. To nie jest dużo, ale komfort. Komfortu słuchania, słuchajcie.
słuchajcie, nie ma. Chyba że radio jest z litem, nie? To wtedy można sobie dostroić oddzielnie odbiór, a oddzielnie nadawanie. Mamy praktycznie cały świat w takim małym radyjku. Tutaj ruskie, bo już zeszliśmy. Dobra, ale no, możemy jeszcze tutaj zjechać niżej. Dobra, przelećmy sobie do polskiej bandy. Tutaj gdzieś chyba gadamy. No co ekrany robią? Bardzo dużo dzisiaj jest QRM-ów. Strasznie. Antenka to kawał druta, dlatego to... Skończyła się propagacja. Ale właśnie. Dobra, nie ma co, słuchajcie. Trzeba to ściszyć. Ja wam jeszcze tylko pokażę, jak to wyszło. Tutaj ten filtr wejściowy też zaekranowany, tutaj musiałem postawić po całości od syntezy ekran. Tu jeszcze to będzie wszystko w tej metalowej obudowie. No i tak, no zaraz jeszcze się biorę, nawinam tutaj filtr LPF już na końcu i będziemy sprawdzać nadajnik, bo już wszystko jest. Tylko jeszcze wyprowadzić gniazdka, poprzerabiać do mikrofonu gniazdeczka i a może nie będę psuł tego mikrofonu, tylko że on to jest chyba mikrofonogłośnik i z tego co wiem, to mikrofon jest w szeregu z PTT, czyli z nadawaniem, ale mnie jest potrzebny oddzielny przycisk, który będzie mi przełączał przekaźniki nośną, włączał, a oddzielnie mikrofon. No i dobra, zobaczymy. Może się uda tylko przerobić wewnątrz, żeby nie niszczyć tej wtyczki. Wtedy bym sobie zrobił taką wtyczkę identyczną gniazdko do mikrofonu. No i tak. Tu QRM-y naszły. Nic nie słychać. Kupa szumu. Dla tych, co lubią szum, to dzisiaj poszumimy. Zapomnij, że taki jest szumek.
No tak, ja. Tak, 4 razy samo się umyć. Dobra, kończymy ten odcineczek, taki krótki, mały. I to by było na tyle. Ja pozdrawiam. W następnym odcinku odpalamy nadajniczek. Może się zmieni propagacja. Ja wymienię przy okazji kabel do anten. Tam są moje te anteny. Wszystkie wyjścia na ten. I wtedy dopiero będziemy testować, dobra? Bo teraz to tak dziś, a jeszcze tym bardziej dzisiaj. Taka brzydka pogoda, że masakra. Pozdrawiam. Słuchajcie, zobaczcie, 5 minut takiej niby ala burzy w eterze i słuchajcie, co się teraz dzieje. Jaki sygnał? Że tak powiem, są skierowane jako bardziej na Kraków. O Jezu. Na cieszy. Bo zawsze tam za miary dobre na Polskę. Dosyć bardzo czuwyć się zrobił. Ten potencjometr tutaj od wolumę. Ale będzie można sobie ustawić. No. No. Się nacieszyli, nie? I już praktycznie nie ma, zaraz znowu znajdzie propagację. Znowu nachodzi. Słuchajcie, coraz to większy szum. Coraz to słabiej słychać. Możemy na takim mocnym sygnale dostroić bifo. Dobrze. Dobra, już nie ma co ruszać. Pozdrawiam. Na razie.
Tak to wyszło. Ludwik, Tadeusz, a wy trzy połączyliście zdanie. Ludwik, Tadeusz, a wy trzy. Aha, także to jest Ludwik, Y.